encyklikę, tę, którą otrzymaliśmy wszyscy dawno temu. Mam przy sobie, ona jest już wtedy przerobiona, ale dzisiaj faktycznie są specjalne okazje, aby się znowu nad nią pochylić, bo jeżeli by chodziło o encyklikę jako taką, na pewno wielokrotnie podczas tych sympozjów ją rozważaliśmy i jest ona każdemu, każdej z was znana. Natomiast trzeba powiedzieć teraz, kiedy jesteśmy tydzień po beatyfikacji naszego Ojca Świętego, że są pewne okoliczności, które nakazują nam wrócić do tej encykliki, tego dokumentu, dlatego że spośród 14 encyklik, Ojciec Święty napisał, jak wiemy, 14 encyklik, 15 adhortacji, ponad 40 listów apostolskich, no tysiące przemówień. I z tych wszystkich dokumentów, które są wydawane u nas Palotinum w Poznaniu, a zostały już wydane w wydawnictwie MK w Krakowie, wszystkie te jego wypowiedzi, spośród tych wszystkich jego dokumentów, wypowiedzi, najważniejszą jest encyklika o Bożym Miłosierdziu. Oczywiście programową encykliką, tą pierwszą, która zachwyciła świat, to była Redemptor Hominis, ale nie ma jednej encykliki programowej, tylko dwie. I taki był zamysł Ojca Świętego. I ta encyklika również należy do programu pontyfikatu, a nawet można powiedzieć, że ona bardziej odnosi się do programu, aniżeli ta pierwsza. Dlatego pochylając się nad tą encykliką, pragnę w takich trzech punktach to ukazać. I najpierw motywy tej encykliki, czy genezę jej ukazać. Mianowicie Ojciec Święty celowo, bo jeżeli chodzi o datę ogłoszenia encyklik, to każdy papież wybiera ją specjalnie. Nawet jeżeli encyklika już jest gotowa wcześniej, to podpisuje ją tego dnia, który uznaje za wyjątkowy, po to, żeby sam dzień ogłoszenia encykliki dawał ludziom do myślenia. I właśnie Ojciec Święty wybrał na ogłoszenie encykliki Dives in Misericordia niedzielę pierwszą Adwentu roku 1980. To było dokładnie 20 lat przed wielkim jubileuszem roku 2000. Wiemy dokładnie, że Ojciec Święty właśnie w programie swojego pontyfikatu miał wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. To mu zresztą nakazał sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Masz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. I kiedy Ojciec Święty mówił o tym trzecim tysiącleciu, to zawsze mówił, że to jest czas nowego Adwentu. Tak jak był Adwent przed narodzeniem Chrystusa, tak my przeżywamy Adwent przed rokiem 2000. I wszystkie jego wypowiedzi w tym nurcie były formułowane. To jest Adwent, który przygotuje świat na ten jubileusz odkupienia, narodzenia Chrystusa, bo narodzenie to równocześnie narodzenie Odkupiciela, a więc jubileusz odkupienia i nowy początek, trzecie tysiąclecie. A więc pierwsza niedziela Adwentu przypomina nam wszystkim, że ta encyklika Dives in Misericordia prowadziła do roku 2000, do spełnienia programu pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież sam to powiedział właśnie w tę pierwszą niedzielę Adwentu na modlitwie Anioł Pański. Pragnąłem bardzo, ażeby w pierwszą niedzielę Adwentu złączono
ogłoszenie encykliki Dives in Misericordia, której głównym celem jest przypomnienie miłości Ojca objawionej w całym mesjańskim posłannictwie Chrystusa, poczynając od Jego przyjścia na świat, po paschalne misterium krzyża i zmartwychwstania, aż do tego momentu, kiedy Kościół i świat głoszą Boże miłosierdzie, to znaczy, Boże miłosierdzie to znaczy miłość mocniejsza niż grzech i wszelkie zło, w jakie uwikłany jest człowiek i jego ziemskie bytowanie. Jeszcze szerzej tę sprawę Ojciec Święty poruszył już później w ostatniej książce, którą również znamy, Pamięć i tożsamość. To było już 15 lat po tej encyklice. I wtedy Ojciec Święty mówi tak, pisze w niej tak, że ta encyklika jest owocem doświadczeń duszpasterskich naszego błogosławionego, zdobytych w Polsce. I oczywiście tutaj wspomina głębię mistycznego doświadczenia siostry Faustyny, zdumiewa się nad tym doświadczeniem, wspomina oczywiście ten moment, o którym mówił w Agiewnikach, że do tej siostry Faustyny podczas II wojny światowej chodził każdego dnia, bo niedaleko tam pracował. I wtedy nie tylko on, ale wszyscy sobie przypomnieli, na czym polega orędzie Chrystusa Miłosiernego. Ono było przecież tuż przed II wojną światową i miało ocalić świat od tej wojny. Jeżeli by chodziło o kontekst, do czego ono się odwoływało, to miłosierdzie, to orędzie, no do dwóch tych bezbożnych systemów, czyli z jednej strony komunizmu, a z drugiej strony nazizmu. Te dwa systemy zagrażały światu. Ocaleniem było Boże miłosierdzie. Oczywiście nie zostało to do końca przyjęte i w związku z tym tego zrównoważenia zła, jakie wtedy uczynił system komunistyczny i hitlerowski, do końca się nie udało osiągnąć, ale gdyby nie przesłanie Bożego miłosierdzia, gdyby nie te tłumy, które w czasie II wojny światowej przypomniały sobie o siostrze Faustynie i odwiedzały jej grób, gdyby to nie nastąpiło, być może ta wojna zakończyłaby się jeszcze straszniej. Być może Polska byłaby zmieciona z mapy Europy. Niewiele brakowało. Warszawa już była zmieciona. I mieli na tym miejscu zbudować przecież nowe miasto dla Niemców, a na Pradze Polacy mieli mieszkać w takich obozach koncentracyjnych i utrzymywać tych Niemców. Niemcy mieliby raj na ziemi, tutaj w tej Warszawie prawobrzeżnej, a na Pradze byliby Polacy, którzy by pracowali i ich utrzymywali. Mało brakowało. Być może właśnie to chodzenie, to pielgrzymowanie do siostry Faustyny ocaliło nas przed jeszcze gorszymi skutkami II wojny światowej. Ojciec Święty sobie to wszystko przypominał i w tej refleksji w książce Pamięć i tożsamość o tym mówi, że właśnie ta myśl towarzyszyła mu przy pisaniu encykliki Dives in Misericordia. Następna sprawa to jest oczywiście doświadczenie, o którym wy tutaj wiecie, przynajmniej ci, którzy jeżdżą już wiele lat i którzy miłosierdzie Boże czczą może od II wojny światowej, może są tacy też tutaj. Pamiętamy, że w marcu 1959 roku Stolica Apostolska
dokładnie święte oficjum wydało notyfikację zakazującą kultu Bożego Miłosierdzia. Więc 59 rok, Stolica Apostolska mówi, nie można publicznie czcić Bożego Miłosierdzia. Nie można publicznie odmawiać koronki, nie można odprawiać godziny miłosierdzia, nie można wystawiać publicznie obrazu Jezusa Miłosiernego. I to jest również taki wielki zgrzyt. Ojciec Święty, który od wojny pamięta te tłumy, to ocalenie świata, w tym momencie w szoku jest. Jako ksiądz krakowski, potem już biskup i kardynał, nie wiedział, co robić. I wtedy było to podczas drugiego Soboru Watykańskiego, udał się do prefekta tego oficjum, którym był taki wielki kardynał Ottaviani. Wybitny mąż, taki książę. Mówiło się, że on miał zamiar potem zostać papieżem zamiast Jana Pawła II. I pyta go, co robić? No i ten mówi, przede wszystkim rozpocząć proces beatyfikacyjny siostry Faustyny. Ten, który zakazał kultu. Rozpocząć proces, a więc zbierać materiały. A po drugie, zajmijcie się tym miłosierdziem Bożym od strony teologii, żeby ukazać prawdę o Bożym miłosierdziu nie tylko tak, że pokazujemy cuda świętej Faustyny i ją uznajemy za taką osobę, jakby jaką boginię, bo tak troszkę bywało tak w tej pobożności takiej ludowej, tylko niech to będzie wypracowana teologia. I co zrobił kardynał Wojtyła? Wracając z soboru, zlecił opracowanie tego materiału wybitnemu teologowi w Krakowie, księdzu profesorowi Ignacemu Różyckiemu. Ten profesor Różycki był ekspertem teologicznym na soborze przy kardynale Wojtyle. Ale był przeciwny miłosierdziu Bożemu. Uważał, że to jest taka pobożność ludowa, takie właśnie dewocyjne, tylko pobożne modlitewki. Zupełnie nie chciał się tym zająć. Na polecenie kardynała Wojtyły wziął dzienniczek świętej Faustyny do ręki, zaczął go czytać i zachwycił się mistyczną głębią tego dokumentu. Prosto napisany, ale jako teolog odkrył tam prawdy, których wcześniej jako uczony, wybitny nie poznawał. I napisał książkę 500 stron. Przekonany, że prawda o Bożym Miłosierdziu powinna być głoszona. I właśnie on, Ignacy Różycki, wtedy udowodniał, że w niedzielę Bożego Miłosierdzia możemy uzyskać odpust, który skutkami swymi sięga skutków samego sakramentu chrztu. A więc ten, który był przeciwny, kiedy zapoznał się z dokumentem, był całym sercem za. To jest książka, którą potem Ojciec Święty wykorzystuje, pisząc tę encyklikę. Ale my, będąc w Dolinie Miłosierdzia, nie możemy zapomnieć o Palotynach, o świętej pamięci księdzu Wierzbicy, o świętej pamięci księdzu Boniewiczu i o świętej pamięci księdzu profesorze naszym, Lucjanie Balterze i moim, i księdza Sławomira. Był naszym profesorem, naszym mistrzem.
On nas cały czas, i Kazimierza też, uczył nas cały czas dogmatyki, ale jeżeli chodzi o nas, no to potem jeszcze miał udział w naszych pracach doktorskich, bo i u mnie był recenzentem i u Sławka też był recenzentem pracy doktorskiej. Też wybitny, właśnie znany, bo tutaj wielokrotnie przyjeżdżał. Chcę powiedzieć, że wszyscy ci księża byli związani z Doliną Miłosierdzia i z Ołtarzewem. Dlatego, że ksiądz Wierzbica, który rozpoczął dzieło Doliny Miłosierdzia, zbudował Ołtarzew. To jest twórca Ołtarzewa. Tam jest na 75-lecie w Ołtarzewie specjalna tablica pamiątkowa. Wdzięczności tym wszystkim, którzy no, darem serca zbudowali seminarium w Ołtarzewie, w ogóle cały ośrodek ołtarzewski, a pierwszym z nich był ksiądz Wierzbica. A więc te sympozja, które tu się odbywają do tej pory i odbywały się również w Ołtarzewie, one były łączone, ołtarze z Doliną Miłosierdzia, przyczyniły się, tak jak ta książka księdza Różyckiego, do powstania encykliki. Odsyłam do publikacji właśnie księdza Baltera, który bardzo precyzyjnie to ujmuje, całą tę historię i ukazuje na koniec, że również te książki powstałe po sympozjach w Dolinie Miłosierdzia zostały przekazane Ojcu Świętemu. Albo może nawet lepiej, Ojciec Święty Jan Paweł II prosił, żeby stąd te książki zostały przesłane do Watykanu, żeby również wykorzystał je, pisząc tę encyklikę. Na tym ostatnim sympozjum, na pewno to wiecie, ale przypomnę, jakby ktoś jeszcze może nie wiedział, że na ostatnim sympozjum, które odbywało się w Ołtarzewie, miał być, bo oni mieli potem pojechać do Łagiewnik i miał uczestniczyć w nim Karol Wojtyła, kardynał krakowski. I w tym momencie właśnie zmarł Jan Paweł I, kardynał udał się na konklawę i jeden właśnie z uczestników tego sympozjum powiedział, że żeby jak nowego papieża wybiorą, powiedzieć mu, żeby on te miłosierdzie Boże dalej prowadził aż do końca, aż do tego momentu, o którym będzie mówił ksiądz Sławomir, a więc zawierzenia świata miłosierdziu. A więc mamy tutaj, jeżeli chodzi o źródła tej encykliki, właśnie tak poważne i wielki udział, o którym trochę się za mało też mówi, w tych takich publikacjach, które są poza Doliną Miłosierdzia wydawane, zapominają trochę o Palotynach, a duży wkład, a może w pewnym momencie nawet znaczący, istotny i pierwszy, był stąd, a nie dopiero od księdza Różyckiego. I jeszcze dodatkowo, jeszcze jeden taki moment, w którym Ojciec Święty w tej encyklice się posłużył, to jest dramat Brat Naszego Boga. Ojciec Święty był zafascynowany postacią Alberta Chmielowskiego i ten dramat Brat Naszego Boga w odniesieniu do czynów miłosierdzia również ma miejsce w tej encyklice. Rozumiemy więc, dlaczego jest to tak ważna encyklika, najważniejsza, najważniejszy dokument. Ojciec Święty na pewno był do tego przekonany. Teraz drugi punkt to jest podział tej encykliki. Tak tylko chcę właśnie, bo dla całości to trzeba zrobić, a przypomnieć sobie też. Mianowicie całość tej encykliki składa się z 15 punktów. Jak widać, ona nie jest gruba. To jest taka książka dosyć cienka, ale bardzo treściwa i istotna. 15 punktów tylko. Można by te punkty podzielić na trzy zasadnicze części.
I pierwsza część to jest 9 punktów, a więc część najważniejsza. 9 punktów i 5 rozdziałów stanowią te punkty i ona została poświęcona teologii Bożego Miłosierdzia. Ojciec Święty rozpoczyna od tego momentu, który niedawno słyszeliśmy w Ewangelii na święto Filipa i Jakuba. Kto mnie widzi, widzi i Ojca mego. Więc Ojciec Święty mówi, jakby ktoś pytał, pokaż mi miłosierdzie Boże. To Pan Jezus by odpowiedział dzisiaj nam, kto mnie widzi, widzi to miłosierdzie. My natomiast możemy powiedzieć, kto widzi ten obraz, objawiony właśnie siostrze Faustynie, ten widzi Boże miłosierdzie. Pokaż nam Ojca. Oto jest najdoskonalszy obraz Ojca objawiony w osobie Jezusa Chrystusa. I od tego rozpoczyna Ojciec Święty właśnie tę encyklikę, kto mnie widzi, widzi i Ojca mego. A potem nawiązuje do tej pierwszej encykliki, Redemptor Hominis. I mówi tak, w pierwszej encyklice chodziło mu o człowieka. Ten człowiek jest drogą Kościoła. Każdy przeznaczony do zbawienia. Kościół ma iść do każdego człowieka. Może nawet najbardziej do tego, który jest poza Kościołem, który jest na marginesie, który jest już niewierzący. I tego człowieka przyprowadzić. Dlatego ta pierwsza encyklika dotyczyła człowieka. A druga programowa dlatego jest ważniejsza, że ona dotyczy Pana Boga. Bóg jest najważniejszy. Jak wiemy, to się wiele razy na kazaniach mówi, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Tak jest, takie właśnie słowa towarzyszyły na pewno Ojcu Świętemu, kiedy tę encyklikę pisał. A więc najpierw uważał, że powinno się powiedzieć o tym człowieku, pewnie dlatego, że gdyby napisał encyklikę o Panu Bogu, to ci ludzie, którzy są trochę od Kościoła oddaleni, w ogóle by jej nie zrozumieli. Zresztą nawet i potem to tej encykliki do końca nie zrozumieli. I do dzisiaj nie rozumieją. Dlatego naszym zadaniem jest, żeby to propagować, żeby mówić, o co tu chodzi. W każdym razie w tym przypadku ta teologia potrzebna jest ogromnie w dzisiejszym świecie, bo on jest sekularyzowany. Grozi nam, tak jak dzisiaj profesorowie, którzy tam na UKSW rozmawiali, myśmy tam też to rozważali, co dzisiaj jest najważniejsze w tym naszym Kościele? Właśnie ukazanie zagrożeń wiary. Wiara jest bardzo zagrożona, bardziej niż kiedykolwiek, bo wtedy, kiedy była komuna, to było to jawne. Oni atakowali jawnie, a dzisiaj atakują ukrycie. I sekularyzacja to jest coś takiego, co wcale nie przeszkadza, żeby ktoś był wierzący. Wystarczy, żeby był obojętny. I obojętność religijna jest gorsza niż działanie zła, jakim była komuna i zwalczanie religii. Bo ludzie wtedy są oślepieni, nie wiedzą, o co chodzi. A więc trzeba pokazywać w tym sekularyzowanym świecie teologię Bożego Miłosierdzia. I Ojciec Święty rozpoczyna od ukazania tej teologii grzechu człowieka. Grzech człowieka, który powoduje to, że my ulegamy działaniu szatana, ale jeszcze gorszym jest to, że jesteśmy ślepi na Boga i w ogóle jest zanik poczucia grzechu. Oczywiście Ojciec Święty odwołuje się do Starego Testamentu, to jest następny, tam pokazuje, że jeszcze całe wieki Bóg jako ten wierny, miłosierny przychodzi, to już pomijam, żeby nie było takiej dokładnej prezentacji, bo to znamy. Natomiast w Nowym Testamencie, jak wiemy,
zatrzymuje się na tym synu marnotrawnym i pokazuje, że zrozumieć tajemnicę Bożego miłosierdzia, to stać się tym wiernym synem i córką Boga, dziecięctwo Boże. Okazuje się, i to wiemy, że i starszy brat, który był zawsze przy ojcu, i młodszy, który sobie poszedł, i jeden, i drugi nie był w domu ojca. Bo być w domu ojca to nie znaczy mieszkać w tym domu. I to wiemy dokładnie teraz, i to wiedzą te rodziny, które mają dzieci mieszkające pod tym samym dachem, a dzieci są zupełnie poza. Nie mamy z nimi kontaktu. Oni są poza domem, chociaż mieszkają pod jednym dachem. I tak było z tym starszym bratem też. Taki sam zazdrośnik, taki sam złośliwiec, jeżeli chodzi o tego drugiego, chciałby go tam zabić, jeżeli tylko może, bo mu się należy to. A więc my wszyscy możemy być, nawet będąc w kościele, będąc w domu ojca, możemy być tymi starszymi braćmi i sprzeniewierzać się jego miłosierdziu. Dlatego dzisiaj, wracam znowu do tego sekularyzmu, trzeba rozpocząć od tych ludzi, co są w kościele, żeby tym ludziom ukazać, bądźmy w domu ojca sercem, a nie tylko słowami. Kulminacyjnym punktem tego, o czym mówię w tej pierwszej części, w tych 9 punktach, jest oczywiście misterium paschalne. A więc to misterium, które teraz przeżywamy. Zmartwychwstanie Chrystusa. Te wszystkie niedziele, które teraz po kolei będą aż do zesłania Ducha Świętego, powinny nam dawać bardzo wiele do myślenia. Paschalne misterium Chrystusa, męka, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie i zesłanie Ducha Świętego, to jest szczyt objawienia Bożego miłosierdzia. Może nawet dobrze to zostało przełożone na dzisiaj, dlatego żeby pokazać, że nie tylko pierwsza niedziela jest najważniejsza, ta, która była 1 maja, ale wszystkie pozostałe niedziele wielkanocne, to są niedziele Bożego miłosierdzia. I my dzisiaj sobie to możemy, będąc trzecią niedzielę wielkanocną, a nie w drugą, czyli miłosierdzia, bardziej jeszcze uświadomić, że to jest również niedziela miłosierdzia i każda po kolei. Każda po kolei jest niedzielą miłosierdzia i Ojciec Święty o tym pisze w tej pierwszej części teologicznej swojej encykliki. Natomiast drugą część poświęca osobie Matki Najświętszej, Matki Miłosierdzia. I tutaj akcentuje wspaniały hymn, Magnifikat. Rozpatrując ten hymn, oczywiście pokazuje, że Matka Najświętsza w sposób wyjątkowy doświadczyła miłosierdzia, że ona w sposób wyjątkowy uczestniczyła w tajemnicy paschalnej, właśnie wtedy pod krzyżem stała się naszą matką, matką Kościoła i jest matką miłosierdzia, dzisiaj prowadzi nas, przoduje do niebieskiej ojczyzny. Ale nie na tym koniec. Ojciec Święty, mówiąc o tym Magnifikat, pokazuje miłosierdzie Boże z pokolenia na pokolenie i pokazuje nędzę dzisiejszego świata. A więc tych wszystkich ubogich, tych, którzy nie mają za co żyć, tych, którzy dzisiaj, może nie w Polsce, ale gdzieś tam umierają z głodu, tych, którzy giną, bo mamy wojny, przecież w tej chwili się tak toczą, na wszystkich frontach, gdzie są te kraje islamskie i my jesteśmy zagrożeni i nie wiadomo, czym to się wszystko skończy. W związku z tym rzeczywiście ta sprawa miłosierdzia wobec ubogich dzisiaj to jest
coś zupełnie nowego, nowa jakość, o wiele bardziej groźna, aniżeli wtedy, kiedy Ojciec Święty 30 lat temu tę encyklikę pisał. Mało tego, biednymi dzisiaj są ci, którzy mają wszystko. Bogacze, a więc ci, którzy mają pałace, samochody, w domu każdy ma swój samochód. Oni są biedni, oni są zatroskani zbytnio o te rzeczy doczesne, boją się, na przykład boją się, że upadną pieniądze. Mają straszne pieniądze na tych funduszach, niech tam w Ameryce coś się stanie, wszystko przepada. Ci ludzie normalnie dzisiaj stają się właśnie nowymi zastępami ubogich i wpadają w depresję, popełniają samobójstwa. To jest też nowe odczytanie na dzisiaj tej encykliki Bożego Miłosierdzia i Matka Najświętsza, ta, która głosi miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, również do tych ludzi się kieruje. I wreszcie ta trzecia część dokumentu ma numery od 13 do 15, a więc tylko trzy numery. I tu są praktyczne postulaty, co my mamy robić, a w tym przypadku oczywiście to jest nam wszystkim znane. Rozpoczynamy od czerpania ze zdrojów miłosierdzia. Czyli rozpoczynamy od Eucharystii i udziału w życiu sakramentalnym. A to jest kult Pana Boga. To jest modlitwa. Najwspanialsza modlitwa to jest Eucharystia. I oczywiście do tej Eucharystii, to już było mówione wczoraj, przygotowujemy się przez sakrament pokuty i pojednania. Ojciec Święty, kiedy pytali go, co jest najważniejszym zadaniem papieża, to mówił niedawno przed beatyfikacją kardynał Grocholewski, to mówił nie to, żeby on nauczał, jeździł. Najważniejszym zadaniem papieża jest to, żeby papież się modlił. I najważniejszym zadaniem naszym, jeżeli by chodziło o te wskazania z Miłosierdzia Bożego, to jest to, żebyśmy się modlili, bo moc idzie od Pana Boga. Bóg nam daje siłę. I to pierwszym krokiem jest napełnienie się Bogiem. Jest modlitwa, której szczytem jest Eucharystia, a więc komunia z Bogiem. Hasło dziś tego roku. Komunia z Bogiem. A potem oczywiście głoszenie, bo jak będziemy napełnieni Bogiem, to głosimy to. I uczynki miłosierdzia. A więc tego grosza, który mamy, powinniśmy się dzielić z innymi. I wreszcie na koniec przesłanie na trzecie tysiąclecie z tej encykliki płynące. Oczywiście w tym przypadku to jest dokument, który papież napisał i który do dzisiaj jest wykorzystywany jako program, który nam zostawił Jan Paweł II. Novo Millennio in Euntem. To jest na przesłanie na nowe tysiąclecie. Przychodzące nowe tysiąclecie. I Ojciec Święty właśnie pokazuje, że tym dokumentem programowym, który powinien dawać programy każdemu z lat duszpasterskich, jest encyklika o Bożym Miłosierdziu na nowo odczytana. A więc wokół tej encykliki powinniśmy na nowo się pochylić, na nowo ją przewertować. Jak ja mam pomazaną tam 20 lat temu, tak, jak sobie wtedy czytałem i teraz powinienem to już zamknąć, kupić sobie nową i na nowo ją odczytać. I każdy z nas tak samo. Odczytać na nowo tę encyklikę w kontekście dzisiejszego czasu. Może najlepiej to powiedział kardynał, który był przyjacielem Ojca Świętego, dzisiaj już staruszek, profesor Kulu, kardynał Stanisław Nagi, dzisiaj solenizant. Zresztą dzisiaj w Krakowie solenizant jest kardynał krakowski i w ogóle uroczystości dziękczynne za beatyfikację, bo jest pielgrzym, procesja z Wawelu na Skałkę.
Ale on powiedział tak. Kiedy pisał wstęp do Dives in Misericordia. Encykliki tej nie wystarczy tylko czytać oczami zimnego, intelektualnego poznania. Trzeba ją chłonąć czujnym sercem, zwłaszcza sercem znającym gorzki smak cierpienia, ponoszonej klęski, zaglądającej w oczy beznadziei i rozpaczy. To są słowa, klucz do tego czytania encykliki. Nie tylko umysłem. Czytajmy dzisiaj tę encyklikę sercem. Tego człowieka, jeżeli my nie jesteśmy w stanie beznadziei i rozpaczy, to wczujmy się, współczujmy tym, co są w takim stanie i bądźmy, powiedzmy sobie tak, co mamy zrobić, żeby tym ludziom pomóc. A tutaj zawarta jest recepta. Dziękuję bardzo.